PolishFansTV. Wspiera nas PiroShop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. . 14 grudnia, w dniu 74. urodzin Górnika Zabrze, kibice tego klubu na profilu Torcida Górnik wydali mocne oświadczenie, w którym żądają przygotowania klubu do sprzedaży. Przytaczamy oryginalną treść. Posłuchajcie. Na Górniku nie może być żadnego folkloru. Musi być Europa w każdym calu. To proste, a zarazem piękne zdanie powinno przyświecać każdemu, kto ma dobro Górnika w sercu. Przyświecać i prowadzić niczym morska latarnia w drodze do celu, jakim powinno być przywrócenie naszemu Górnikowi należytego blasku. Nie ukrywamy też, że przez jakiś czas liczyliśmy na to, że w końcu uda nam się zagrać do jednej bramki i osiągnąć to, o czym marzy każdy kibic Górnika Zabrze. Stabilny, profesjonalnie zarządzany klub, który walczy o najwyższe cele w każdym sezonie. Niestety, zamiast tego mamy prowizorkę i całkowitą amatorszczyznę w strukturach klubu. Przez te wszystkie lata staraliśmy się być partnerem do rozmów. Wierzyliśmy w słuszność naszych działań i w to, że próba dyplomatycznego załatwienia pewnych spraw, bez niewątpliwie niepotrzebnego i szkodliwego dla naszego klubu rozgłosu, przyniesie w końcu zamierzony efekt, a obietnice nam dawane nie pozostaną w końcu bez pokrycia. Przez te wszystkie lata nadstawialiśmy karku, będąc bezpodstawnie oskarżani o układanie się z żelazną damą dla własnych korzyści, co jest wierutną bzdurą. Naszym jedynym celem jest wielki Górnik Zabrze i jego dobro. To jedyne, czym kierowaliśmy się przez te wszystkie lata. Dosyć mydlenia oczu. Nadszedł czas, by nie uderzyć, a pięścią w stół i zakończyć to raz na zawsze. Jako kibice i mieszkańcy Zabrza żądamy natychmiastowego oddania klubu w kompetentne ręce. Koniec okłamywania i obiecywania. Cierpliwość się skończyła. Tej wieloletniej stagnacji mamy dosyć i nie cofniemy się ani o krok, by ją zakończyć. Nadeszła najwyższa pora, by oddać klub ludziom, którzy znają się na piłce nożnej. Profesjonalistom z pasją, którzy pomogą napisać kolejny piękny rozdział w historii klubu. W tym układzie właścicielskim jedyne, co nam grozi, to horror, tragikomedia prezesów, dyrektorów i całej reszty przydupasów, których pani prezydent pasie za pieniądze podatników. Po stokroć dosyć tego. Żeby móc zajmować coraz wyższe miejsca w Ekstraklasie i myśleć o włączeniu się do walki o najwyższe cele, trzeba inwestować, by stwarzać możliwości rozwoju. Do tego niezbędna jest odpowiednia baza treningowa dla pierwszej drużyny, ale i akademii. Sztab powinien z każdym sezonem mieć coraz bardziej komfortowe warunki do pracy, a nie co sezon być zmuszanym do budowania drużyny kompletnie od nowa, gdyż to wymaga coraz większego wysiłku, bo konkurencja nie śpi i Górnik przez niekompetencję podyktowaną polityczno-towarzyskim kluczem w wielu aspektach drepcze w miejscu. Tak więc dosyć darmo zjady. Mieliście wystarczająco dużo czasu, żeby zbudować solidnie funkcjonujący klub. Wystarczyło zatrudniać kompetentnych ludzi, dać im pracować, a nie marnotrawić pieniądze, zatrudniając i zwalniając na przykład prezesów, którym wynagrodzenie oczywiście trzeba było płacić. Nadszedł czas, by przy Roosevelta przywrócić cytowaną w tytule dewizę Polka nie syto, a tego w tym układzie właścicielskim i z tymi ludźmi w zarządzie się nie doczekamy. Oczekujemy natychmiastowych działań dotyczących przygotowania klubu, spółki do sprzedaży, to jest zainicjowanie procedur prawnych, audytu wewnętrznego, wyceny spółki i wszystkich innych niezbędnych działań, które pozwolą prywatnemu inwestorowi, z którym już niebawem pojawimy się u właściciela, na rozpoczęcie procesu przejęcia klubu i przywrócenia mu blasku, na jaki zasługuje. Poniżej zamieszczamy do zapoznania się dla Was mały przegląd tylko niektórych osiągnięć szefowej i całej jej świty. 7 prezesów i wakaty, 0 tytułów, spadek, awans, cosezonowa wyprzedaż zawodników, marnotrawienie środków pozyskanych ze sprzedaży kluczowych zawodników, stadion MEM z 3 trybunami, kolesiostwo przetargowe, mobbing, targ staroci, laserowy paintball. Ten balon pękł z hukiem, a podmuch powinien zmieść z planszy wszystkich odpowiedzialnych za tę degrengoladę. Uczyńmy Górnika wielki ponownie. Z kibicowskim pozdrowieniem, Torcida Górnik. Co sądzicie o tym oświadczeniu? Czy droga, którą chcą obrać fani Górnika, jest dobra? Tradycyjnie na koniec naszego materiału zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Nie zapomnijcie skorzystać z oferty naszych partnerów, u których z kodem PolishFansTV otrzymacie rabaty. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w PiroShop.pl z kodem PolishFansTV 5% rabatu.